Chcę też, żebyście wstali, żebyście modlili się o nich, żebyście powierzyli to małżeństwo Bogu. Małżeństwo, które jest moim zdaniem cudem, że ci ludzie się zeszli w jakikolwiek sposób. Wiecie, że miał ksywę diabeł, więc ona kościelna. Nie, rozumiecie, co chodzi? To jest w ogóle coś... Ojcze, my w imieniu Jezusa Chrystusa ustanawiamy teraz, że to małżeństwo oparte na prawdzie Bożej i miłości Bożej przetrwa do końca tego, co nazywa się dzisiaj. Że oni do późnych lat będą tu na ziemi funkcjonowali w zdrowiu, szczęściu, pomyślności, że niczego nie będzie im brakowało. Że obydwoje będą głosem Boga do narodu. Ojcze, w imieniu Jezusa, my usuwamy z ich drogi wszelkie demoniczne siły. Usuwamy z ich drogi choroby, niemoce, bóle, problemy finansowe. My w imieniu Jezusa usuwamy z ich małżeństwa wszelką sprzeczkę i wszelki konflikt. My ogłaszamy, że są jednej myśli i jednego zdania. Ogłaszamy, Ojcze, że ich dzieci są błogosławione. Ogłaszamy, że każdy ich dzień jest błogosławiony. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa łamiemy demoniczne siły, które w ich życiu zadziałały w jakikolwiek sposób. I ogłaszamy zmartwychwstałego Chrystusa jako ich Pana i Boga. Ogłaszamy, że to małżeństwo funkcjonuje w Bożych prawidłach, że ono jest silne i mocne. My zabezpieczamy je w tej chwili modlitwą Kościoła. My w autorytecie Jezusa otaczamy go teraz, to małżeństwo, krwią Jezusa i ustawiamy tam Bożych aniołów, którzy będą strzegli ich każdego dnia przez imię Jezus. Ojcze, dziękujemy Ci za ten cud. Halleluja! Halleluja! Chwała Ci, Jezus!